trzy szóstki w ikonie na święto zmartwychwstania Zbawiciela. Ukazanie w tym roku tej ikony na placu świętego Piotra w obecności papieża podczas mszy świętej ku czci zmartwychwstania Zbawiciela z postacią Pana Jezusa z tak ułożonymi palcami nie jest przypadkowe. Z układu palców widać wyraźnie trzy szóstki, podobnie jak w amerykańskim symbolu OK. Tym obrazem ktoś dał sygnał, że wchodzimy do czasów trzech szóstek, 666, znak bestii. Nie wiem kto i kiedy namalował ten obraz i czy jest autentyczny, czy nie został później zmieniony. Po co Pan Jezus miałby układać palce właśnie w ten sposób? Z tego ułożenia palców widać nawet symbol rogów. Bądźmy czujni, módlmy się o miłosierdzie Boże. Panie Jezu, przyjdź. Niedziela Palmowa, gdzie jest krzyż? Kawałek po kawałeczku Franciszek demontuje pseudo-reformę Benedykta XVI. W Niedzielę Palmową, a także wcześniej przy okazji Środy Popielcowej, krucyfiks, który został przez niego umieszczony, rozpłynął się w powietrzu. Krzyż widziano po raz ostatni 22 stycznia w Bazylice San Stefano, donosi Messal Latino, cytując wprowadzenie do ducha liturgii autorstwa Ratzingera. Do prawdziwych absurdalnych fenomenów ostatnich dekad zaliczam fakt, że krzyż jest umieszczany przy bocznej krawędzi ołtarza, żeby nie zasłaniać widoku kapłanowi. Czyż nie wychodzi na to, że krzyż jest niepotrzebny w trakcie Eucharystii? Czy ksiądz jest ważniejszy od Boga?